Jak wiadomo, administracja jest typowo prawnym kierunkiem, który łączy w sobie dziedziny nie tylko prawa administracyjnego, ale także ekonomii, zarządzania czy polityki. Jeśli chodzi o program nauczania, to studia licencjackie trwają 3 lata. Na moim kierunku po pierwszym semestrze wybieramy specjalizację, czyli ukierunkowujemy się już na bardziej konkretną dziedzinę kształcenia, a w kolejnych semestrach wybieramy dodatkowo fakultety, czyli przedmioty, które nas szczególnie interesują. Studia na kierunku administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to unikalna możliwość zdobycia wiedzy, ale również umiejętności, które każdy z Państwa będzie mógł wykorzystać w życiu zawodowym, ale również i prywatnym. To także kontakty towarzyskie, osobiste, poznanie przyjaciół, które niejednokrotnie funkcjonują te przyjaźnie przez całe życie. Kierunek ten cechuje się przede wszystkim naukami prawnymi i administracyjnymi, ale także ekonomicznymi czy politycznymi. Jako studenci administracji mamy możliwość uczestniczenia w przeróżnych konferencjach naukowych współorganizowanych przez nasz wydział. Istnieje również koło naukowe studentów administracji, do którego każdy student tego kierunku ma możliwość zapisania się. W kole naukowym popularyzowana jest wiedza z zakresu prawa i administracji, nawiązywana jest współpraca z innymi organizacjami studenckimi oraz pozarządowymi. Uczestnictwo w kole naukowym ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych studentów oraz promocja absolwentów i ułatwienie im kontaktu z przyszłymi pracodawcami. Nasze studia na administracji wyróżniają się tym, że oferujemy szeroki zakres dydaktyków i praktyków, którzy potrafią przekazać wiedzę w sposób niestandardowy. Bardzo często w swoich zajęciach, wykładach przedstawiamy kazusy, problemy, które na co dzień borykają administrację publiczną, administrację samorządową, ale również i sektor gospodarczy, czy także sektor organizacji pozarządowych. Po drugim roku odbywamy także praktyki studenckie, a kończymy oczywiście napisaniem i obronieniem pracy licencjackiej. Ja wybrałam specjalizację o nazwie przedsiębiorczość, a więc w toku studiów znajdziemy takie przedmioty jak pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorców, przedsiębiorca jako pracodawca czy marketing działalności gospodarczej. Możecie liczyć na to, że kiedy spotkamy się na ulicy, również będziemy mogli z Wami porozmawiać. Zdajemy się współpracownikami, którzy przez cały okres studiów realizują różnego rodzaju zadania. Ważnym elementem studiowania na kierunku administracji na naszym uniwersytecie jest możliwość umiędzynarodowienia. Współpracujemy z dużą ilością ośrodków naukowo-badawczych w Europie i poza nią i dzięki temu nasi studenci mogą wyjeżdżać na praktyki i staże, chociażby związane z programem Erasmus. Ale chciałem również powiedzieć, że od tego roku rozpoczynamy nawiązywanie kontaktów z samorządami z obszaru inicjatywy Trójmorza. Jest to ponad 10 państw z Europy Środkowo-Wschodniej i dzięki współpracy naszego Uniwersytetu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego każdy student będzie miał dodatkową możliwość do tego, aby w ramach swoich studiów aktywnie działać właśnie w obszarze międzynarodowym. Administracja jest tak szeroko pojętą dziedziną, dotyczy tak wielu aspektów naszego życia. Tak naprawdę myślę, że dużo osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że w niektórych sytuacjach ma z nią do czynienia. Uważam, że perspektywy zawodowe sięgają naprawdę daleko. Zdobywamy kompetencje do pracy urzędniczej w instytucjach publicznych oraz niepublicznych. Jako absolwenci będziemy przygotowani do podjęcia zatrudnienia w urzędach administracji centralnej, terenowej czy samorządowej, a także w sądach czy indywidualnych biurach, w firmach czy przedsiębiorstwach. Studia na administracji to również wartości, które wyznajemy. Wartości, które są typowe dla naszego uniwersytetu i które chcemy, aby były później prezentowane w codziennej pracy, czy to w administracji gospodarczej, czy w administracji publicznej. Albowiem administracja bez wartości nie jest typową administracją. I pragniemy, aby nasi absolwenci pamiętali nie tylko o naszym uniwersytecie, ale również, aby pamiętali o tym, że był to okres dobrego czasu, dobrej zabawy również, ale przede wszystkim, że nabyli te zasady, które pozwalają im
aby w normalnym życiu zawsze pamiętali o tym, że trzeba należy czynić dobro i działać na rzecz naszego państwa polskiego. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu zachęciłam Cię do podjęcia nauki na kierunku administracja i już w październiku zobaczymy się na naszym wydziale. Do zobaczenia.